tylko na bardzo dokładnych mapach o utrzymanie się w pierwszej, czytaj w drugiej lidze, żebyśmy mieli jasność. Myślę również, że nikt z nas nie spodziewał się, że jadąc do Kielc wrócimy stamtąd z bagażem bodajże chyba 25 bramek, a nasz niezwykle sympatyczny wychowanek i wieloletni trener klubu sportowego Wisła Płock, Edward Koziński, tym razem jako trener Nielby Wągrowiec, z wielką pewnie satysfakcją, choć pewnie i ze smutkiem, bo Edka znam od wielu lat, to pisze sobie jeden punkt w batalii o Mistrzostwo Polski, nie z kim innym, ale właśnie z klubem, który jeszcze do niedawna również grał, przypominam, w Lidze Mistrzów i z Koroną, z Vive nie miał najmniejszych problemów, ogrywając ich bezlitośnie w każdym miejscu i w każdym czasie. Także ten czas na dyskusję jest bardzo dobry, również dlatego, że chociażby przegląd, patrząc na to, ja wiem, że bardzo... Nie pośpieszam, tylko chciałem powiedzieć, że 15 bramek, jeśli dobrze liczę. Przepraszam, już 15, przepraszam. Przepraszam bardzo, natomiast żeby oddać honor, bo bardzo mi się podobał ostatni mecz w Kielcach, kiedy no, pokazaliśmy znowu ten stary wiślacki charakter i mam nadzieję, że już jutro o godzinie tam 20, pewnie pierwszej z minutami, wychodząc z hali, będziemy krzyczeli, że znów jesteśmy Wisła Mistrz i to jestem o tym głęboko przekonany, że tak będzie. Źle się dzieje również, jeśli chodzi o sprawy sponsoringu, rzecz podstawowa. Proszę Państwa, nie możemy sprowadzać tylko i wyłącznie tego do faktu, że tam jacyś kibice nie zachowują się zgodnie z oczekiwaniami kogoś. Sponsorzy odchodzą z tego klubu. Jak ja patrzyłem na program marketingowy klubu, na realizację programu w 2009 i 2010, no troszeczkę się tak zdumiałem, że w tak dobrze zorganizowanym klubie nikt nie ma pomysłu na to, jak zrobić to, żeby ten program był skuteczny i przynosił efekty. Przeczytałem, że już tam w końcówce 2009 roku miał zostać dokonany audyt powierzchni reklamowych na stadionie. Urosło to do zadania, aż otrzymało numer jeden, być może, że chodziło tylko o porządek chronologiczny bądź alfabetyczny, no a audyt jest, a jak audyt. Natomiast widać gołym okiem, że na stadionie i na hali znajdują się reklamy sponsorów, którzy od wielu, wielu lat nie dają złotówki na klub, a brakuje na przykład materiałów reklamowych firm, które z Płockiem są mocno związane i bez wątpienia Płockowi chciałby pomóc, gdyby potrafiono z tymi ludźmi rozmawiać, stworzyć z nimi nic zrozumienia, porozumienia i współpracy. Wiem, że nie jest to łatwe, że w okresie kryzysu gospodarczego, o czym chciałbym, żebyśmy wszyscy wiedzieli, pozyskiwanie środków od sponsorów prywatnych jest bardzo, bardzo trudne, bo ci ludzie często walczą o przetrwanie. Niemniej jednak oceniam, że funkcjonowanie tylko sponsora tytularnego, jakim jest PKN Orlen oraz zupełnie pobocznych, z zupełnie innych powodów związanych z Wisłą, na przykład Kasztelanem oraz na przykład Wektron czy Galerią Wisła, no jest to dużo chyba za mało w stosunku do możliwości Płocka. Przepraszam, że będę w tym marketingu jeszcze chwilę powiem, ale no dla mnie osobiście, być może, że ja się na tym nie znam, jest rzeczą przezabawną, że upieramy się od kilkunastu miesięcy, od kilku miesięcy może, przepraszam, żeby stworzyć strefę kibica w sklepie Adidasa na ulicy Tumskiej, a więc w miejscu, gdzie praktycznie rzecz biorąc, no nikt nie przychodzi. Natomiast nie staramy się wykorzystać miejsca, gdzie w tej chwili odbywają się prawdziwe pielgrzymki płoczan, to znaczy w Galerii Wisła, w budowanej, kończonej Galerii Mazowia, czy w Galerii Mosty. No ja osobiście nie zauważyłem, żeby gdziekolwiek, w jakichkolwiek wypowiedziach klubu, chyba są tak bardzo utajnione, że aż przeszkadzają w rozmowach, znalazły się zapisy o poszukiwaniu chociażby tam miejsc. Właśnie. Znaczy w Wiśle chyba mają być, tak? Co się okazało podczas ostatniego spotkania w Galerii Wisła? Miał być. Czy już jest? No wiele rzeczy miało być. Ja patrzyłem tam w ten program marketingowy, który został zresztą mi dostarczony. Nie wiem dlaczego, ale go mam. No, dzieje się według mnie tam dziwne rzeczy. Również popatrzmy chociażby na to, co się dzieje w tym sporcie kwalifikowanym, który przekłada się na pro i to jest zadanie polityków lokalnych niewątpliwe, który się przekłada na zainteresowanie sportem w szkołach, na osiedlach, wszędzie tam, gdzie przebywa młodzież. No niestety równia pochyła. Kontredans zawodników i trenerów, tłumy dziwnych zawodników, których nawet ja i wielu innych kolegów, którzy uważają się za, no jeśli nie ekspertów, to przynajmniej fanów tego futbolu, nie jest w stanie zapamiętać ani zidentyfikować.
Żartuję, ale kiedyś jeden z kolegów zapytał, w który grają nasi, jakkolwiek przecież no, napis Orlen tam funkcjonuje do dziś. I to, że tam jest ten napis Orlen, to jest zaprzeczenie tego, że Orlen chciał się wycofać ze sponsorowania piłki nożnej w sposób zdecydowany. Gdyby się chciał wycofać, gdyby atmosfera w polskim futbolu rzeczywiście, może nie najciekawsza, była dla PKN Orlen czymś negatywnym, czymś, co psułoby wizerunek klubu, to po prostu utrzymując umowę sponsorską do końca do ostatniego dnia jej trwania, poproszono by o to, żeby zawodnicy klubu sportowego Wisła Płock występowali w koszulkach bez napisu Orlen, tak jak zrobiła to bodajże Warta w czasie któregoś z meczów reprezentacji Polski, gdzie zażądano, żeby bo na banerach okalających stadion bodajże Legii, jeśli dobrze pamiętam, nie znalazło się logo sponsora tytularnego. Ta strona sportowa, no, kontredans zawodników, ogromne ilości zawodników na kontraktach zawodowych, zupełnie nieadekwatne do pozycji tego klubu. Brak według mnie pomysłu na podjęcie działań związanych ze szkoleniem młodzieży. Jeśli ja czytam w sprawozdaniu z działalności szkoleniowej tego klubu, że o sposób naboru do sekcji to jest w ogóle dla mnie paranoja, jeśli się tam poprzez ogłoszenia prasowe i przez media szuka się zawodników do grania w piłkę, to życzę szczęścia. Przyjdą na przykład tacy ludzie, którzy kochają sport, natomiast nigdy nie będą zawodnikami, bo nie mają na przykład warunków fizycznych, albo po prostu ich cele życiowe są zupełnie inne niż bycie zawodowym piłkarzem. Jeśli czytam, że nabór uzupełniający odbywa się we współpracy z gimnazjum numer 12, podczas gdy tych szkół, chciałbym tutaj zapytać kolegów aktywnych radnych, pewnie jest ile ze 30, no to też chyba coś tutaj jest nie tak. Jeśli potem uzupełnia się znowu ten rocznik chłopcami uprawiającymi sport w popularnej 70, no to chyba też jest troszeczkę za mało, bo jest to miasto wielkie, w którym istnieje wiele szkół, w których występują również pojedyncze talenty, nie tylko te objęte szkoleniem klubowym. Kwestia skautingu, praktycznie rzecz biorąc, zupełnie nieistniejącego w mojej ocenie, bo jeśli ja czytam wypowiedź pana Złomańczuka z całym szacunkiem dla jego dorobku trenerskiego i z podziękowaniem za bardzo dobry mecz ostatni z Górnikiem Łęczna, szczególnie za pierwszą połowę, że on wziął na swoje barki gargantuiczny trud przejeżdżania 5-6 tysięcy kilometrów samochodem w bardzo krótkim czasie w poszukiwaniu talentów dla Wisły, no to też no, bardzo podziwiam jego pracowitość. Natomiast no, sądzę, że niewielkie przyniesie to efekty, biorąc pod uwagę, że no, w Polsce znajduje się, Polska ma 312 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, a klubów sportowych też nawet nie jestem w stanie powiedzieć ile, pomijając również to, co gdzieś tam nieśmiało się pokazuje, penetrowanie rynku ich republik, naszych sąsiadów z południa i ze wschodu. O tych rzeczach się głośno nie mówi, ale jednocześnie chyba nie dostrzega, że są to rzeczy, które no jednak przesądzają o tym, że klub jest w takiej, a nie innej sytuacji, że armia zaciężna zawodników zupełnie niezwiązanych z Płockiem emocjonalnie powoduje to, że również i kibice, pomijam tutaj kolegów ze stowarzyszenia, nie do końca identyfikują się z zawodnikami, którzy rozsiani przychodzą tutaj z całej Polski, zastanawiają się nad tym, kiedy dostaną kolejny kontrakt i stąd odchodzą bez smutku i żalu. I myślałem, że o takich rzeczach będziemy mówili podczas tego spotkania, że o takich rzeczach dowiemy się również od właściciela tego klubu, który będzie szukał sojuszników i pomocników do realizacji przedsięwzięć, a nie uczyni ze sportowej spółki akcyjnej najbardziej tajną ze spółek prawa handlowego, jakie funkcjonują chyba na terenie Płocka. Wiele osób, myślę, włączyłoby się w tryb poszukiwania sponsorów. Wiele osób, jeśli wiedziałyby, że występują potrzeby tego klubu, być może, że też podeszłyby do tego bardziej szczodrze. Ja rozmawiałem z wieloma ludźmi zajmującymi się biznesem, a z racji z mojego jakiegoś takiego posadowienia od wielu, wielu lat w Płocku tych ludzi znam, wiele osób po prostu nie zna problemów tego klubu, bo nie ma kto im ich powiedzieć. Ja szanuję ogromnie media, ale przecież nie wszyscy czytają gazety, nie wszyscy oglądają lokalną telewizję, choć jest to pokaźna rzesza ludzi. Wydaje mi się, że tutaj leży również ten pies pogrzebany, nad którym powinniśmy również dyskutować z właścicielem i szukać tego